Na terenie Liceum Kościuszki rozpoczęły się przygotowania pod budowę nowego gmachu. Niebawem ruszą prace rozbiórkowe, dlatego w połowie czerwca dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie zaprosili w progi szkoły wszystkich tych, którzy chcieli symbolicznie pożegnać się ze starymi murami. Była to doskonała okazja do wspomnień pięknych szkolnych lat. Postanowiliśmy, że trzeba zaprosić wszystkich absolwentów, żeby mogli przyjść, popatrzeć, powspominać, dotknąć, porozmawiać i spotkać swoich kolegów, nauczycieli. I widzę, że jest bardzo ogromne zainteresowanie, więc to bardzo cieszy. Przypominamy sobie naszych profesorów, panią profesor Rępalską, oczywiście nieodżałowaną panią dyrektor Studzińską, naszą panią wychowawczynię Marysię Schmidt, panią profesor, pana profesora Miaska, panią Kubraka, tak, od historii. No w ogóle przypominamy sobie, te wspomnienia są tak cudne, bo je w sobie ciągle pielęgnujemy. No tak tęskno trochę, no, tych czasów, ale teraz młodsze pokolenie, mam nadzieję, że tutaj przyjdzie za jakiś czas. A jakieś ulubione przedmioty za czasów nauki? WF jak najbardziej. A kto prowadził WF? O, dobre pytanie. Miałem kilka nauczycieli, więc nie będę wymieniał, żeby się nie skompromitować. Pamiętam, jak profesor od rosyjskiego po mojej odpowiedzi powiedział, no maładiec, a ja z tego rozpędu zaczęłam maładiec odmieniać. To były same anegdoty tak naprawdę, tutaj wszystko. Po sale, po toalety, po balkony, wszystko po kolei tak naprawdę. Cudowne miejsce, wspaniale, wspominam cudowny czas, naprawdę. Pani Kułak, dziękuję za wszystko. Właśnie, wspominaliście tą toaletę. Tu jest jakaś anegdota związana z tą toaletą za moimi plecami? To może kolega się wypowie, może on bardziej tutaj. Znaczy, myślę, że po prostu dla wszystkich fanatyków toalety spod siódemki. Jak ktoś to obejrzy, będzie wiedział. Myślę, że więcej nie trzeba mówić. Za naszych czasów to był taki etap rywalizacji trochę z Zanem. Kościuch i Zan Kościuch. I pamiętam, że nasi chłopcy wrócili z jakiegoś meczu, nie pamiętam, czy to była siatkówka, ale chyba siatkówki. No i pani dyrektor się spytała, no jak chłopcy, które miejsce? No przedostanie pani dyrektor, no nie udało nam się. A Zan? Zan ostatni. Dobrze chłopcy, świetnie, że się spisali. Moja siostra jest absolwentką tej szkoły, mój szwagier, czyli jej mąż, ich syn i moja córka, więc my jesteśmy pokoleniem takich kościuszkowców, a mój mąż, który niestety nie jest z Kościuszki, zawsze aspirował do tego i powiedział, że chyba on zrobi Kościucha zaocznie. Jak wchodziliśmy do tej sali, to wspominaliście, że tutaj też się uczyliście. Jakich przedmiotów tutaj i może macie jakąś opowieść związaną z tym miejscem? Tutaj uczyliśmy się WOS-u i historii, na pewno z panią Grzegorczuk, którą przemiło wspominamy. Myślę, że też ważne było właśnie nauka nas takiego krytycznego myślenia, co nie było częste. Mówię tak ogólnie, w polskim szkolnictwie niestety wiemy, jak to bywa różnie. A na tych zajęciach faktycznie mieliśmy okazję przygotować się do tego życia w społeczeństwie i też w historii. Myślę, że to było szczególnie cenne. No i co? Nowy etap, słuchajcie, dla Kościucha. No można tak powiedzieć, bo nowy gmach to naprawdę poważny krok w przyszłość. Można tak powiedzieć i mam nadzieję, że ten nowy budynek, który tutaj będzie się szykował dla przyszłych uczniów tego liceum, będzie dobrze służył tak samo jak ten. Mam nadzieję, że nie lepiej, bo lepszego Kościucha nie będzie niż ten stary, ale życzę wszystkim przyszłym absolwentom powodzenia w nowym budynku. Ściany starego Kościucha pokryły się symbolicznymi, osobistymi i niejednokrotnie humorystycznymi wpisami pożegnalnymi. Tego dnia wszystko było dozwolone. Obecni uczniowie po wakacjach nie wrócą już do starego budynku. Czeka ich tymczasowa nauka w szkole modułowej, by docelowo doczekać nowoczesnego gmachu. Efektu finalnego tej dużej powiatowej inwestycji możemy spodziewać się w połowie 2024 roku.